Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć. Sobota 20 tygodnia okresu zwykłego, ale dzisiaj przede wszystkim w liturgii obchodzimy święto świętego Bartłomieja Apostoła. A to jest kolejny odcinek SOS, Słowa o Słowie, na który Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Patrzymy dzisiaj na początku, na pierwsze czytanie z księgi Apokalipsy. Apokalipsy, czyli objawienia. To jest księga, która nie ma rodzić w naszych sercach, jakbyśmy to mogli pozornie tak czytać, jakiś strach, ale objawiać, wyjaśniać ma nam to, co Pan Bóg dla każdego z nas przygotował, to, co jest też w Bożym sercu. I dzisiaj Bóg mówi do Jana, do ewangelisty, apostoła: chodź, ukażę Ci oblubienicę, małżonkę, oblubienicę baranka. I przed apostołem Janem jawi się obraz Jerozolimy, nowej Jerozolimy, czyli obraz Kościoła. Dzisiaj, kiedy patrzymy na apostoła Bartłomieja, Natanaela, to chcemy przede wszystkim też widzieć ten obraz Kościoła, który jest oblubienicą baranka. Bóg tak patrzy na Kościół, jako na swoją małżonkę, na kogoś, kto jest piękny. I pomimo może takich ludzkich różnych rys i zła, które się dzieje z ludzkiej strony, Bóg widzi Kościół jako coś niesamowicie pięknego, jako piękne ciało Chrystusa, że Kościół to jest budowla, jak dzisiaj czytamy, zbudowana na fundamencie apostołów, budowla, która ma fundament. Może taki prosty za bardzo obraz, ale dla mnie to jakoś dzisiaj mnie to tak mocno do mnie przemawia, że Kościół to nie jest taki namiot gdzieś tam ruszany podmuchami różnych wiatrów, różnych prądów, różnych niebezpieczeństw, tylko to jest coś stałego, zbudowanego na skalę, którą jest Chrystus, którego bramy piekielne nie przemogą, jak to Jezus daje obietnicę Piotrowi. Ale Kościół to jest coś stałego, odwiecznego, że to nie jest tylko mój pomysł na życie, tylko mój pomysł, moja wizja na Kościół, ale to jest coś, co Bóg zbudował trwałego i dał w nasze ręce, coś, co ukochał, coś, co Bóg daje porównanie, że jak Kościół jest jak małżonka, jak najbliższa mu osoba w tej relacji, w tej bliskości. I że my do tego należymy, że należymy do tej wspólnoty, że Kościół to nie jest doświadczenie instytucji, że Kościół to nie jest tylko doświadczenie jakiegoś budynku, chociażby nawet i pięknego, taki, który ja mogę teraz przez ostatnie 2 tygodnie tutaj w Rzymie podziwiać, ale Kościół to jest doświadczenie relacji, bliskości, takiego związku, który Bóg ukochał, że Bóg ukochał ten Kościół, że ten Kościół, w którym istnieje, jest ukochany, umiłowany, jest oblubienicą baranka. Ale wiemy, że też, że każdy z nas jest Kościołem, że Bóg dzisiaj patrzy też na Ciebie, na mnie i mówi: jesteś moją oblubienicą, jesteś moją małżonką, jesteś kimś, kogo ukochałem odwieczną miłością. W tym właśnie Kościele to słowo słyszymy, że nie jestem jakimś bezpańskim atomem, losem rzuconym, niezaplanowanym, ale Bóg mnie ukochał i Bóg właśnie buduje Kościół z tych żywych kamieni, którymi są apostołowie, święci, wyznawcy. Cała tradycja ponad 20 wieków Kościoła, chrześcijaństwa. Ale Bóg dzisiaj mówi: tym żywym kamieniem, w którym upodobałem sobie, żeby zbudować Kościół, jesteś Ty. To nie tylko wybrani, nie tylko apostołowie, nie tylko papieże, biskupi, kapłani, osoby duchowne, ale każdy, kto został włączony przez chrzest w życie Chrystusa, jest tą żywą budowlą Kościoła. Że ten Kościół ma moją twarz, ma te wszystkie dobre miejsca i ma też oczywiście te ciemne strony, tych wszystkich naszych ciemnych typów, kiedy wybieramy zło. Ale Bóg z tej miłości się nigdy nie cofa. I wreszcie ta Ewangelia o spotkaniu Jezusa z Natanaelem w takim bardzo ciekawym miejscu, bo kiedy to dokonuje się, kiedy Jezus, zanim spotka się, zanim Filip podejdzie do Natanaela, jakie to też potrzebne jest świadectwo, żeby ktoś podszedł powiedzieć i powiedzieć: znaleźliśmy Mesjasza, chodź spotkaj się z Jezusem. To Natanael siedzi pod figowcem. I dosyć niedawno, kilka lat temu dla mnie to było takie odkrycie, że właśnie pod figowcem, to było takie bardzo symboliczne drzewo,
że pod tym właśnie drzewem ludzie czytali, Żydzi czytali Pismo Święte. Że kiedy zaczynam czytać Pismo Święte, że kiedy otwieram Biblię, kiedy zaczynam rozważać Boże Słowo, to Bóg do mnie mówi: widzę Cię. To, co powiedział Jezus do Natanaela: widziałem Cię, jak siedziałeś pod figowcem. Widziałem Cię, Bóg widzi mnie. Kiedy ja otwieram Biblię, Bóg zaczyna jeszcze szczególnie na mnie patrzeć. Bartłomiej jest w tym wszystkim bardzo taki szczery, mówiąc: czy może być coś dobrego z Nazaretu? Podchodzi na początku trochę sceptycznie. Popatrzcie, tak zaczyna się historia przyszłego apostoła, przyszłego wyznawcy Chrystusa. Od takiego sceptyzmu. Nie od ochów, achów, takiej reakcji entuzjastycznej: wow, jest Jezus. Tylko od takiej reakcji: czy może być stamtąd coś dobrego? Ale dobrze, że miał Filipa, który go spotkał, który go zaprowadził do Jezusa. I to właśnie Bartłomiej, jeden z pierwszych, wyznaje wiarę. Ty jesteś Jezus, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Potem potwierdził to wyznanie, kiedy dotarł aż do Indii i tam oddał swoje życie za Jezusa, dla Jezusa. To spotkanie tak bardzo mocno w nim utkwiło, tak go umocniło, zaznaczyło taką niesamowitą pieczęć, która poprowadziła go aż do śmierci męczeńskiej. To robi spotkanie z Jezusem. Może nie zawsze nasze początki są idealne, może nie zawsze nasze początki są jakieś takie bajkowe, spotkanie z Panem Bogiem. Może często to są trudne historie. Często historie utkane takimi nićmi, może niepozłacanymi. Ale ważne jest, nawet jak na początku w nas jest jakiś taki dystans, żebyśmy chcieli się z Panem Bogiem spotkać, żebyśmy szukali tej odpowiedzi. Filip go już spotkał na kartach Biblii. Oczy mu się otworzyły, serce mu się otworzyło, kiedy spotkał go osobiście. To, co wyczytał, stało się wyjaśnieniem w spotkaniu osobistym. Nie da rady poznać Boga, nie da rady go spotkać, odczytać, jakoś tak rozczytać w historii swojego życia, kiedy nasza Biblia jest zamknięta. Kiedy nasze Pismo Święte jest tylko na półce i otwierane może dwa razy w ciągu roku, na Wigilię i jak ksiądz przyjdzie po kolędzie. Niech więc ten dzień, niech święty Bartłomiej nas inspiruje do tego, żeby otwierać Pismo Święte, by tam odnajdywać swoją tożsamość, powołanie, żebyśmy tam przede wszystkim spotykali żywego Boga. Nie bójmy się czytać Pisma Świętego, nie bójmy się go rozważać. Bóg dał nam to Słowo, żebyśmy go brali, żebyśmy go czytali, żebyśmy się nim dzielili. Nie, żeby to było tylko czymś ozdobą. Na pewno, żeby nie było to tylko takie miejsce, że tylko mogą robić to księża. Ale każdy z nas, Bóg daje Słowo dla każdego z nas. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Cześć.